Nazywam się Paulina Moss i chciałam przedstawić swoje świadectwo, powiedzieć o tym, jak po wielu lat błąkania się i poszukiwania Boga odnalazłam Go w końcu. Wychowywałam się w rodzinie podzielonej. Moja mama była świadkiem Jehowy, a ojciec ateistą. I mama dosyć naciskała na nas, także chodziliśmy na zebrania i jako 11-letnia dziewczynka wzięłam chrzest w tej organizacji, co pamiętam, że wtedy jedyne co czułam, że chciałam się oddać Bogu, chociaż robiłam to po części troszeczkę nieświadomie, bo nawet nie pamiętam, czy przeczytałam jakąś część Biblii. Wiem, że przestudiowałam dwie książki ze Świadkami Jehowy i były pytania do chrztu, które musiałam przejść i po tym zostałam ochrzczona. Po dwóch latach już zaczęłam taką być dorastającą nastolatką, bo te dwa lata były dosyć takie gorliwe w organizacji. Po dwóch latach zaczęłam dorastać i zaczęłam się buntować, jak to nastolatkowie się buntują w tym wieku. Dlatego troszeczkę zeszłam na bok i można powiedzieć prowadziłam podwójne życie, co wielu świadków prowadzi, ponieważ boją się tego, by nie zostać odłączeni, nie zostać wykluczeni z organizacji. A dla mnie to było ważne, bo miałam tam wielu przyjaciół i moja rodzina również była i nie chciałam tego stracić. Dlatego w niedzielę chodziłam na zebrania, chodziłam na głoszenie, a w tygodniu żyłam jak normalna nastolatka u mnie w szkole, która gdzieś tam czasami coś wypiła, czasami poszła na dyskotekę, ale tak naprawdę chodziłam już przez długi czas. Miałam takie poczucie winy, bo wiedziałam, że chciałam być blisko Boga, ale gdzieś mi to nie pasowało. Później to były takie powroty i odejścia wielokrotnie, ponieważ czułam, że chcę być blisko Boga, jednak nie udawało mi się. Własnymi siłami nie dawałam rady, mój charakter był krnąbrny, także było mi po prostu trudno, ponieważ teraz już wiem, że polegałam na swoich wysiłkach, a nie na Bogu i na tym, żeby On mi pomagał, tylko po prostu na sobie, a samemu niewiele można. I pamiętam, że był moment, kiedy chciałam się trochę uspokoić, jednak to znowu mi nie wyszło. W wieku 19 lat wyszłam pierwszy raz za mąż. Wyszłam pierwszy raz za mąż i próbowałam, nawet pamiętam, nawracać, jak to było dla mnie, nawracać mojego męża. Próbowałam, żeby on został świadkiem, chociaż wiem, że to było tylko takie moje gadanie, można powiedzieć, ponieważ dużo mówiłam, a robiłam co innego. Było mi wpojone, że tam jest prawda, tam trzeba być, chociaż tego do końca nie czułam. To była jakby taka presja i takie poczucie winy, że ja tam muszę iść, chociaż do końca nie czułam tego całą sobą.
I pamiętam, że w tym momencie po prostu przestałam chodzić. Moje małżeństwo niestety się rozpadło po 2 latach. Poprzez również moje zachowanie, było tam dużo mojej winy. I po tym, jak się rozpadło moje małżeństwo, nie mogłam się pozbierać i wpadłam naprawdę w duże kłopoty i uważam, że to były duże kłopoty, ponieważ nie widziałam nic poza imprezą, to była zabawa do rana, to był alkohol, narkotyki, różne rzeczy, które na pewno nie podobały się Bogu. To mnie totalnie odwiodło od Boga i byłam bardzo, bardzo pogubiona. Pamiętam, że nawet znalazłam się w ośrodku dla uzależnionych ze względu na to, że mój brat poprosił mnie, bo miał znajomego psychologa, żebym po prostu tam pojechała. Nie, bo byłam bardzo pogubiona i mówię, on ci może pomoże, może chociaż się wyciszysz trochę, jeśli nawet nie jesteś uzależniona, to po prostu się wyciszysz. Pamiętam, że pomogło mi to na pół roku. Także tu jakby ludzkie starania zawodzą, że starałam się, chciałam, jednak pół roku udało mi się być spokojną, bez alkoholu, bez niczego i po pół roku znów wpadłam w taki wir zabawy i nic innego się nie liczyło, tylko zabawa, alkohol. Przy tym byłam bardzo, bardzo nieszczęśliwa w pierwszym rozpadzie małżeństwa i nie wiedziałam, co mam ze sobą robić, także błąkałam się w tym świecie. W którymś momencie brakowało mi na jedzenie, brakowało mi pieniędzy i znajomi wyjeżdżali do Skandynawii. Zabrałam się z nimi do Norwegii i tam bardzo się cieszę. Teraz wiem, że to był jakiś cel w tym, żebym ja tam się pojawiła, ponieważ tam spotkałam swojego męża, który mi bardzo pomógł, bo jest bardzo takim spokojnym człowiekiem. I pamiętam, że jak zaszłam w ciążę i braliśmy ślub, to powiedziałam do niego, że ja teraz wiem, ja już nie chcę szaleństwa, nie chcę zabawy, teraz wiem, że ja chcę z powrotem do Boga, i bo mi brakuje tego, bo ja nie potrafię bez tego żyć. Słuchasz Next Generation, pokolenie dla Jezusa. I cały czas przekonywałam mojego męża, że to jest tam jest w organizacji, tam jest Bóg i nigdzie indziej nie ma. I zresztą tam jest przeświadczenie, że tylko Świadkowie Jehowy ocaleją. Ja miałam to tak wpojone, że nie wyobrażałam sobie gdziekolwiek iść indziej, żebym mogła iść do jakiegoś innego kościoła. Chociaż Norwegia jest akurat takim chrześcijańskim krajem, gdzie jest bardzo dużo chrześcijańskich kościołów i mogłabym tam iść. I pamiętam, że mój mąż mi próbował wytłumaczyć i mówić: Paulina, to nieprawda i choć może to skoro chcesz, to możemy iść tutaj i możemy gdzieś chodzić, może tam znajdziesz Boga. I ja byłam tak uparta, powiedziałam nie. I przyjechaliśmy do Polski i w tym zborze, w którym ja tu byłam, Świadków Jehowy, poszłam, napisałam list, że źle żyłam, że chciałam to naprawić i bracia z tamtego zboru, tamtejsi bracia, tak się nazywaliśmy również, powiedzieli, że musi być, to się nazywa komitet sądowniczy, że oni będą mnie sądzić jakby. I spotkaliśmy się, ja byłam w 3. miesiącu ciąży i jeszcze coś takiego, pamiętam, jeszcze przypomniało mi się, że mój mąż powiedział, że skoro tak dla ciebie jest ważny ten Bóg, to ja też chcę poznać tego Boga. I po tym komitecie sądowniczym wróciłam do domu zapłakana, ponieważ bardzo, bardzo ich prosiłam, żeby mnie nie wykluczali, jednak oni to zrobili. Powiedzieli, że nie jestem godna bycia w organizacji pomimo mojej skruchy. Powiedzieli, że to nie jest szczera skrucha. I to zawaliło mi wszystko na długi okres znowu, bo mój mąż powiedział, że tam na pewno nie ma Boga. Powiedział, że on nie chce ich widzieć w ogóle, że skoro ja wracam roztrzęsiona, rozpłakana i że przecież Bóg jest miłością, a tam nie ma tej miłości. I mi się wszystko zawaliło. Ja znowu na drugi okres przestałam szukać Boga, bo stwierdziłam, że skoro oni mnie tam nie chcą, to gdzie mam iść? To gdzie ja pójdę w ogóle? I żyłam
przez chwilę spokojnie, ponieważ byłam w ciąży, później było dziecko i znowu zaczęłam się błąkać, bo znowu odeszłam od Boga i moje małżeństwo znowu zaczęło się walić, kolejne małżeństwo. I szłam w złą stronę, nie było dobrze. Dzięki Bogu, teraz mogę powiedzieć, mój brat Sergiusz, który też był świadkiem Jehowy, który był tam starszym zboru, który był pionierem, bardzo, bardzo gorliwym świadkiem Jehowy przez wiele, wiele lat ze swoją żoną, po moim wykluczeniu zaczęli się zastanawiać. Zaczęli się zastanawiać, czy tam jest faktycznie miłość, czy tam jest Bóg, skoro tam nie ma miłości, skoro tam nie ma przebaczenia, skoro to było dla nich niepojęte i zaczęli się nie zgadzać z pewnymi rzeczami. Zaczęli rozmawiać ze starszymi tam tego zboru i w momencie, kiedy się przeciwstawiasz, to oni cię odrzucają. Nie możesz mieć swojego zdania i Sergiusz zaczął, po prostu odrzucił wszelkie, ja też go akurat, przyjechał też do Norwegii tam z rodziną i tam mieszkali i tam zaczął, odrzucił jakby wszystkie książki i strażnice, które są przez organizację wydawane i zaczął czytać tylko Pismo Święte. I szukał Boga, mówił, prosił Go, żeby mu pokazał, co on ma robić, skoro tam nie ma, to gdzie on ma pójść. I w któregoś momentu, kiedy Sergiusz prosił Boga, to Pan go dotknął i przez długi okres płakał i wiedział, że to nie tędy droga, że to nie tam, że jedyną drogą, jaka jest do Boga, to jest Jezus. I wtedy, jak on mi mówił to przez telefon, bo ja już mieszkałam w Polsce, my już przyjechaliśmy do Polski, jak to się stało z moim bratem, jak on mi to opowiadał, to ja, no mnie to nie docierało. Nie wiedziałam, o czym on mówi, ale to jednak było poruszające. Było, bo kiedy mi mówił o tym, to płakał i to mnie też ruszało, bo ja wiedziałam zawsze, że mój brat zawsze był blisko Boga. Pomimo tego, że był zwiedziony, jednak był blisko Boga, bo on jemu swoje życie oddawał. I w tym roku, na święta Bożego Narodzenia, przyjechał mój brat z żoną tutaj do Polski i byli mnie odwiedzić. Pamiętam, że rozmawialiśmy dużo, puszczali płyty z uwielbieniem Boga i była taka bardzo miła atmosfera i zastanawiałam się, co w tym takiego jest, skoro oni są tacy szczęśliwi. Opowiadał mi, jak jego żona, która po odejściu od świadków wpadła w bardzo głęboką depresję, bo wszyscy przyjaciele się odwrócili, bo nikt nie chciał z nią rozmawiać. Przez 3 miesiące miała głęboką depresję i Sergiusz się za nią modlił. Modlił się, by Pan jej dotknął, by mogła zrozumieć, że to nie tamtędy jest droga i żeby mogła zrozumieć to i przyjąć Jezusa do serca. I po 3 miesiącach, kiedy Sergiusz przyszedł z pracy i została w drzwiach uśmiechnięta i powiedziała mu, że się zakochała w Jezusie Chrystusie, że i wtedy on wiedział, że Pan ją dotknął i są naprawdę bardzo szczęśliwi. Jak to zobaczyłam, to się zastanawiałam, co w tym takiego jest i chciałam to sama przeżyć. I Sergiusz tutaj modlił się za mną, powiedział mi, że wystarczy, że przyjmę ofiarę Jezusa i się do Niego zwrócę, że to nie jest takie trudne, że zwrócę się do Niego, że wierzę w Niego i dalej On mnie poprowadzi. To na początku było dla mnie takie nie do uwierzenia, bo przecież u świadków wszystko było takie skomplikowane. Wszystko było takie, wszystko trzeba było przestudiować 10 razy, trzeba było przeczytać i wtedy można było osiągnąć zbawienie, a nie, że dzięki łasce naszego Boga, że On dał swojego Syna Jednorodzonego za nasze grzechy, że my możemy do Niego przyjść dzięki tej łasce. To było dla mnie takie niepojęte. I pamiętam, że jak wjeżdżali, to zostawił mi taki film o Jezusie, który był dla dzieci. To był film dla dzieci i młodzieży. Jednak gdy go oglądałam, to mnie tak mocno poruszył, że siedziałam i płakałam. Siedziałam, płakałam
na końcu było, dzieci mówiły modlitwę, do Jezusa, żeby powiedzieć Mu tylko, że wierzą w Niego, że wierzą, że umarł za nasze grzechy i że zmartwychwstał i że chcemy, żeby był w naszym życiu, żeby nas prowadził. Pamiętam, że mówiłam tą modlitwę i płakałam, a później przez nie pamiętam ile dni cały czas płakałam. Jednałam się z moim Bogiem i wiedziałam, że On jest żywy, że wyznawałam Mu grzechy, prosiłam o wybaczenie i wiem, że On mnie wybaczył, że to nie dlatego, że ja zrobiłam coś dobrego, tylko dlatego, że On mi okazał tą łaskę. I to jest takie niesamowite i takie piękne, że i tu jest miłość, że Bóg jest miłością i On nam okazuje tą łaskę poprzez śmierć swojego jedynego Syna. Także ja znalazłam Boga i wiem, że On jest żywy. On mi odpowiada na modlitwy teraz. On jest w moim życiu. Po nawróceniu się, po przyjściu do Jezusa, bardzo, bardzo mocno prosiłam Boga za moim mężem, ponieważ chciałam, żebyśmy w jedności Jemu oddawali cześć. Nie chciałam już podziałów, nie chciałam, żeby cokolwiek złego się stało w moim drugim małżeństwie. I Bóg mnie wysłuchał jakiś czas temu, niedługi. Mój mąż, który był na statku, w pracy, nie przeczytał akapitu z Biblii, bo może dla świadków byłoby to niepojęte. Przecież on nie studiował, przecież on nie miał Biblii w ręku. Jednak Pan przyszedł do niego i go dotknął. To on się zwrócił do Jezusa i prosił go o przebaczenie jego grzechów. To on się pojednał z nim, a teraz mówi do mnie przez telefon, że jest taki szczęśliwy, że ma taki pokój w sercu, że on wie, że teraz chce żyć dla Boga. I jestem najszczęśliwszą naprawdę teraz osobą, że mogę żyć w jedności z Bogiem, że Go odnalazłam i chciałabym, może jeśli ktoś usłyszy to ze świadków lub z byłych świadków, to chciałabym coś takiego przekazać, co myślę jest takie bardzo ważne dla nich, że na tym się nie kończy, że jeśli nawet czują, że tam coś się dzieje, że to nie jest tak, że zostaną zgładzeni, żeby po prostu, nie mówię tu o jakimkolwiek kościele, ja akurat w tym momencie uczęszczam do kościoła zielonoświątkowego, ponieważ w Świdnicy jest to akurat jedyny w taki kościół chrześcijański, w którym się dobrze czuję, chociaż zachęcam po prostu do tego, żeby szukać Boga, żeby się zwrócić do Niego w modlitwie i żeby Jego przyjąć, żeby uznać Jezusa za jedynego Zbawiciela i wtedy prosić o prowadzenie. I myślę, że wiem to, nie myślę i wierzę w to, że Bóg poprowadzi i tak samo jak mnie poprowadził mojego brata i moją bratową. Także po prostu zachęcam do tego, bo wiem, że można spotkać tego żywego Boga. Chciałam przeczytać jeszcze taki jeden werset, który jakby przekonuje mnie i o tym, że możemy do Boga przejść tylko przez Jezusa Chrystusa. To jest Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. To ten werset wyraźnie mówi o tym, że żeby przyjść do Ojca, musimy zwracać się również do Jezusa Chrystusa i On nie powinien być jakby gdzieś tylko zakończeniem w naszej modlitwie i być pomijany, tylko powinien być uczczony i do Niego także powinniśmy się zwracać, a On może wstawić się u Ojca swego za nami. Także po przeczytaniu tego pozbyłam się również takich wątpliwości co do tego, czy mogę zwracać się w modlitwie do Jezusa Chrystusa, ponieważ wcześniej je miałam, bo w organizacji Świadków Jehowy tego nie można robić, tylko do Ojca. I teraz wiem na pewno, zresztą po modlitwie do Jezusa On mnie dotknął, to On odmienia moje serce, to On zmienia moje życie i
że nie mam żadnych wątpliwości w tym momencie, że On jest drogą i prawdą i przez Niego tylko powinniśmy przychodzić do Ojca Świętego.